Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiaj takie wyjątkowe słowo mogę powiedzieć, ponieważ no i wyjątkowy dzień. Każdy z nas bowiem wspomina swój własny chrzest święty. W dzisiejszą uroczystość chrztu pańskiego każdy z nas musi sobie uświadomić, że na zawsze zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Że nie można tego wymazać w żaden sposób. A iluż przecież ludzi, którzy nawet tego nie usiłują pojąć, co stało się w momencie Chrztu Świętego, że to znamie wyciśnięte na duszy ludzkiej, że my weszliśmy wszczepieni w Chrystusa już na zawsze. A niektórzy chcą się w jakiś sposób wyłączyć od Chrystusa, mówiąc, że chcę wymazać mój chrzest. Nie można. Muszę to powiedzieć. Nie można. Na zawsze już będziesz dzieckiem Bożym, bo to wtedy stajemy się dzieckiem Boga przez sakrament Chrztu Świętego i dzisiaj w wielu świątyniach było również odnowienie tego przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wierzę, ale też i wyrzekam się działania złego, że ja chcę iść tą drogą, tak jak widzicie tutaj droga za mną, drogą chcę iść za Jezusem, drogą, która mnie poprowadzi w Jego stronę. I to jest wyznanie Chrztu Świętego. Kiedy myślimy o chrzcie, myślimy o wodzie, woda. Woda, ta, którą pijemy, oczywiście gasi pragnienie, ale w pojęciu Pan Jezus użył wody tej, którą nie pijemy w czasie chrztu, no bo można by powiedzieć, nie wiem, czy z Jordanu można by było pić tę wodę, zresztą dzisiaj to tylko ona jest bardzo mętna, bardzo płytka, a tam w Jordanie dokonuje się coś niesamowitego. Jezus po przyjęciu chrztu natychmiast wyszedł z wody, nie wyznaje grzechów. Pan Jezus jest bez grzechu, ale stanął wśród grzeszników. Pan Jezus chciał powiedzieć, ja jestem pośród was, ja wciąż jestem pośród was. I Pan Jezus nigdy nie odchodził od grzeszników. On jest pośród nas, by powiedzieć, ja tobie pomogę. Pomogę zmienić to wszystko. Pomogę odmienić twoje życie, oczyścić. I właśnie woda jako znak obmycia, oczyszczenia. Musimy o tym pamiętać nieustannie. I dzisiaj pewnie wspomnimy naszych kapłanów, którzy właśnie udzielili nam sakramentu Chrztu Świętego. Matki, ojców chrzestnych, może ich już nie ma na tym świecie, ale szczególnie za nimi też prosimy Pana Boga, aby otworzył dla nich bramy raju, ale też dzisiaj błagajmy też Boga za tymi rodzicami, którzy nie pozwalają na chrzest dziecka, nie chcą tego chrztu, ponieważ mówią, że jak to dziecko dorośnie, ono sobie zasłuży, wybierze sobie samo. To jest mylne myślenie, moi drodzy. Iluż takich jest cierpiących, nawet różne babcie, które spoglądają na swoich wnuków, wnuczki nieochrzczonych, mówią, bo nie możemy nic robić, bo dzieci nam zabraniają. Prośmy więc za tymi właśnie rodzicami, by się opamiętali, by zrozumieli, że stanie się dzieckiem Boga, wszczepienie w Chrystusa, to jedyna droga, jedyna nadzieja, kochani moi. Kiedy mówimy o wodzie, to również przecież wielokrotnie widzimy, Pan Jezus obmywa, czy w sadzawce Siloe, idź obmyj się, mówi idź do tej sadzawki, do wody, obmywa oczy, obmywa Pan Jezus właśnie, kiedy idzie po wodzie. Właśnie tu mi się kojarzy, kiedy Pan Jezus idzie po wodzie, widzimy Go, a później Piotr, który idzie, ale gdzieś tam zwątpił. My tak w tej drodze czasami mamy takie powątpienia, gdy idziemy za Chrystusem. Niektórzy mówią, czy to normalne? Oczywiście, że tak. Ale najważniejsze, aby iść dalej, aby powstać, aby oczyścić się na nowo. Właśnie tym oczyszczeniem jest przecież całe nasze życie chrześcijańskie. Ono polega na oczyszczaniu. Bo przecież i w momencie, w słabości, jakiejś w różnych momentach my sobie zdajemy wciąż sprawę, że sami nic uczynić nie możemy, że wszystko tylko dzięki pomocy Bożej. Dlatego dzisiaj już w szczególny sposób, tak chciałem właśnie w tę niedzielę Chrztu Pańskiego przypomnieć mnie i każdemu z was
o tym, jak wielki dar otrzymaliśmy przez sakrament Chrztu Świętego. Dzisiaj Ojciec Święty w kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił 27 małych dzieci, chłopców, dziewczynki. To też wielka radość. No, a przecież i pewnie w wielu świątyniach. Ja muszę Wam powiedzieć, że zawsze modlę się, kiedy chrzczę dziecko. Panie Jezu, jeśli byś chciał powołać oczy tą dziewczynkę czy chłopca, by poszli za Tobą, ono jest Twoje. To jest Twoje dziecko. I tak niedawno przeżywałem tę radość. To chyba taki prezent na moje 25 lat kapłaństwa w zeszłym roku, kiedy pojechałem do parafii świętego Alberta w Łodzi i nagle przy ołtarzu stanął przy mnie kleryk. Już niebawem przyjmie w tym roku święcenia kapłańskie. Już jest diakonem. Stanął przy mnie i mówi, że on tu z tej parafii świętego Alberta, gdzie ja byłem wikariuszem. Byłem chyba trzeci rok po święceniach kapłańskich. No i on mówi, że on się wtedy urodził. Ja mówię, czy ja ciebie czasem nie ochrzciłem? Ja zawsze się modlę o to, żeby Pan Jezus powołał kogoś. A może ty mój jesteś? Ja cię ochrzciłem i modliłem się w czasie chrztu o twoje powołanie. I on mówi, ja to sprawdzę. I sprawdził. Otrzymałem maila i wysłał mi fotografię. Jaki on był wzruszony. Ja również. Kiedy zobaczyłem siebie, gdy chrzczę tego chłopca, który w tym roku, jeśli Bóg pozwoli, będzie kapłanem, więc ma na imię Piotr, więc wspierajmy go w naszej modlitwie. Moi drodzy, dzisiaj również to dzień w Polsce. Wielu chodzi z czerwonymi serduszkami. Niech to te serduszka przypominają nam, że mamy mieć serce. Wspierajmy. Wspierajmy dobre dzieła, że ktoś chce coś uczynić. Różnie krytykują, mówią o Panu Owsiaku. Słyszymy różne opinie, ale ja mówię, wspierajmy dobre dzieła. Dobre w wielu szpitalach będąc, zobaczyłem też, spotkałem się z tymi wszystkimi darami Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i zawsze ta pomoc dziś jest, więc wspierajmy. No niekoniecznie musimy wspierać tylko wszystko to, co idzie ze strony Kościoła, ale i ze strony świeckich. No, każdy z nas, moi drodzy, jest wezwany do tego, by pomagać. Ja uważam, że wspierajmy to, co dobre, dobro. I to jest chyba najważniejsze. Ja tak sobie zawsze mówię, lepiej przecież, jak ktoś czyni dobro i go wspierać, bo to mobilizuje wielu. A przecież to wielka akcja od 27 już lat. I dlatego ja również tam to wspieram na swój sposób, aby rzeczywiście te pieniążki trafiły na te wszystkie cele, żeby jak najwięcej dzieci mogło otrzymać pomoc. Dlatego pozdrawiam Was wszystkich, tę uroczystość Chrztu Pańskiego. Szczęść Wam Boże.